Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio, słuchajcie, walczymy w domu z plagą mrówek. Wchodzą do domu. Ostatnio wstałem, calutka kuchnia w mrówkach. Naprawdę tyle mrówek jeszcze nie widziałem. I przyszła moja młodsza córka i mówi: ale dużo mrówek. I tak sobie pomyślałem, o, trzeba zrobić lekcję. Jak powiedzieć ale dużo? Jestem przekonany, że większość z Was o tym nie wiedziała. I no teraz się dowie, jak to powiedzieć. Przypominam, że normalnie dzielimy słowo dużo na policzalne i niepoliczalne, czyli policzalne many, many books, a niepoliczalne much, much water, dużo wody. Choć jest jeden zwrot, który jest uniwersalny, pasuje tu i tu, czyli a lot of, czyli a lot of books i a lot of water. Niektórzy nawet twierdzą, że much i many powinno być używane w pytaniach, na przykład how many i how much, natomiast w twierdzeniach powinno być używane a lot of. Ale tu jest pewna kontrowersja, ja się też z nią nie zgadzam. Znaczy z taką teorią, że nie wolno niby many i much w twierdzeniach. Więc uwaga, Anglicy mówią zupełnie inaczej. Bo Polakowi być może by się nasuwało how many, ale dużo, albo how much, jak dużo. Nie. Jest, słuchajcie, zwrot what a lot of. What a lot of. Tak po prostu mówią. I używamy tego zwrotu i do policzalnych, i do niepoliczalnych. Czyli z tymi mrówkami, ale dużo mrówek. What a lot of ants. Jak dużo wody. What a lot of water. I tak chodzę po ogrodzie, patrzę na wiśnie, czereśnie. W tym roku bardzo obrodziły. No i przykładowo chcę powiedzieć, ale dużo czereśni. No to właśnie ta konstrukcja. What a lot of cherries. Na czereśni i wiśni używamy tego samego słowa. Ewentualnie na czereśnie można powiedzieć wild cherry. Uwaga, w naszych tego typu zwrotach możemy skonstruować całe zdanie. Czyli na przykład, ale dużo czereśni na tym drzewie. Tylko uwaga, musi być nowy podmiot. Czyli na przykład, what a lot of cherries you've got. Jest nowy podmiot, ty. What a lot of cherries you've got on this tree. Ale masz dużo, coś takiego, ale dużo czereśni masz na tym drzewie. Także z tymi mrówkami, gdybym chciał zrobić całe zdanie, ale dużo mrówek biega po podłodze, to tu jest pułapka. Nie wolno powiedzieć what a lot of ants are running, bo wydawałoby się, że jest ok, jest podmiot mrówki, biegają w tym momencie are running. Nie. Musimy dodać nowy podmiot. Czyli na przykład what a lot of ants you've got running around the kitchen floor. Czyli jak dużo mrówek masz biegających po podłodze. Ewentualnie używamy z konstrukcji there is the are. Liczba mnoga, czyli the are. Czyli what a lot of ants the are running on the kitchen floor. Patrzę tutaj, słuchajcie, na agres też obrodził. Czy wiemy, jak jest agres? No, słuchajcie, dosyć dziwnie mówią. Berry to jest jagoda, tak? Berries, jagody. Goose to jest gęś. I oni mówią gooseberry. Tylko tu akurat czytam przez z, bo normalnie w gęsi jest sy, goose. Gooseberry. Amerykanie też tą końcówkę rozdzielają, czyli gooseberry. A Brytyjczycy tak łączą gooseberry. No jest tu wiele, czyli gooseberries. Uważamy też na gęś, bo jedna gęś to jest goose, a dwie to jest geese. Nieregularna liczba mnoga, ale w agreście wiadomo, że liczbę mnogą dodam do jagód, a nie do gęsi, czyli gooseberries. Czyli ale dużo agrestu, what a lot of gooseberries. I może jeszcze przykład na rzeczownik niepoliczalny. Wspominałem what a lot of water, ale dużo wody. I tu jakbym chciał zrobić pełne zdanie, na przykład ale dużo wody w tym basenie, no to powiem what a lot of water i znowu nowy podmiot. Albo na przykład you've got in this pool, albo konstrukcja there is the are. Czyli what a lot of water there is in this pool. Dzięki. Trzymajcie się.